podziękować Adrianowi i ekipie, że byliśmy z nimi. Był to dla nas naprawdę wspaniały czas. To było to, co przeżyliśmy. Denerwuję się strasznie. To, co przeżyliśmy, przypomniało nam jakieś tam młode lata, dlatego dziękujemy serdecznie. To my dziękujemy. Dziękujemy wam, gdzie czytaliśmy wasze. To my bardzo dziękujemy. Najlepsi teściowie na świecie. A przecież czekamy na chwilkę. Winny do nas winny. My również dziękujemy dla wszystkich tutaj uczestników. Piąteczka, mordeczko. Ada, chodź do nas. Ale tylko wreszcie. Ja w szoku jestem, co się stało. Jak zwykle czuję. Ale się dzieje, Codziennie Piccolo. Witamy 2,5 tysiąca ludzi. Widzowie, Meduza House 3 już niebawem. Ten projekt kończymy takim akcentem bardzo miłym. Tak się stało, że udało nam się dopiąć wszystko do A do Z. Mamy swoje obowiązki, dlatego musimy skończyć, bo przygotowaliśmy się tak naprawdę na 2 tygodnie, przeciągnęliśmy do 3. I co? Trzymajcie mocno kciuki za kolejne edycje. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy dalej. I no ja jestem na maksa, w szoku. Nawet pierwszy raz ja, gość, który milion subów bił na YouTubie, nie wiem co powiedzieć. To jest, kurczę, fenomenalna zagrywka wasza. Naprawdę. Także oddaję głos teraz dla was. Co? Dominika może, o, mało powiedziałaś. Spotkałam się. No to chyba każdego. Każdego. Że tak zareaguje. Więc całkowicie to kumamy i ja wam powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że możemy zrobić Meduza House 2 tak super, jak to zrobiliśmy. I ja proponuję po prostu... Tak, że gdyby nie czat, gdyby nie donatorzy, również by to się pewnie szybko zakończyło. Także bardzo dziękujemy wszystkim, którzy są z drugiej strony, przed monitorami, przed komputerami. Trzeba podziękować również moderatorom. No. Moderatorzy, wasza robota tutaj była ogromna, bo zawsze jak ktoś próbował nas wyprowadzić z równowagi podczas ogromnego zmęczenia, wy działaliście. Także dziękujemy. Padli w czerwony byk, a ponieważ nie będę z nich wymieniał, o kim zapomnę, każdy moderator. Naprawdę dziękujemy, widzimy się w takim samym składzie, mam nadzieję, na trójce i może jeszcze kogoś dorzucimy wam tam do pomocy. Do waszej rodzinki. Do waszej rodzinki moderatorów. Ogólnie chciałbym również podziękować mojej mamie, która cały czas 24 na dobę operowała przez telefon. Ostro dawała wskazówki, to dużo wnosi. Uwierzcie mi, że każdy każdego chwalił, nic by nie wyszło. Ja to wiem z doświadczenia, dlatego jest takie powiedzenie. Najlepszy szef to ostry szef. I to jest prawda.
Ale ja taki nie umiem być wobec swoich ziomeczków, ale czasami musiałem po prostu zacisnąć zęby. Uwierzcie mi, że to jest tak ciężkie zwrócić uwagę osobie, którą tak naprawdę bardzo lubicie i no masakra, nie? To jest, kurczę, coś bardzo ciężkiego. Ja jako 23-letni chłopak doświadczyłem tego i jest to ciężkie, ale trzeba jakoś sobie radzić, umieć dźwignąć to i mega fajnie i jest jeszcze jeden wielki plus. Wiecie jaki? Że w końcu u teściów czuję się jak u siebie w domu. To jest najlepsze. To jest najlepsze. Pozdrawiam serdecznie i co? Kończymy, widzowie. Lecimy odpocząć sobie jutro o godzinie 20. Myślę, że zdążymy, nie? W przeciwku być. Jutro o 20 zrobię live'a, podsumowanie całego Meduza House, oglądniemy sobie wszystkie filmy na kanale Meduza House, na moim kanale, na live'ie, także wpadajcie wszyscy. Jutro 20, kanał Meduza Official, już to będę spokojnie, przeanalizujemy, podsumujemy, pogadamy o tym, na świeży umysł przede wszystkim. Jak emocje opadną. Wypoczęty, dokładnie, jak emocje opadną. Także mam nadzieję, że każdy z was będzie Meduza Official, główny kanał, podsumowanie, analiza. I może zdradzimy jakąś cząstkę, co będzie dalej. A na tą chwilę się żegnamy. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się cieplutko. No i co? Meduza House Mama się skończyło! Pozdro, świny! Ja skoczę na bicie, Meduza spadła w domu, wariaty miały czego słuchać, ja wchodzę do domu, każdy cienko górę z tobą, więc powiem, że to jest film, mówię, to jest film, nie czyni to, kiedy się odwrócimy, teraz popatrz, chyba się zrobię, dzieci z armią, gdzie te motyle, już najbliższych szczytów, krok, 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 my stoimy za plecami, jak ktoś ma problem z tobą, no to też ma problem z nami. Kurde, co słuchajmy, tu za mną były szczere życzenia. Za to, że masz dużo stóp, ale ciebie to nie zmienia. Miliona ludzi, no to chceczki. Znaczy chyba chcemy zobaczyć, co chcecie. Czekaj, ej, chcemy się Dawka na czasie cały czas, mimo że jest tak na miejscu, bo kurde, to Europa. Mam nadzieję, że...